Katarzyna Kozińska, witam Państwa i zapraszam. A gościem audycji jest przewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta i wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, Robert Surowiec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. To najpierw tematy szpitalne, Panie Prezesie, czyli głośna sprawa, którą żyła cała Polska w ostatnich dniach, czyli 19-dniowy noworodek trafia do Gorzowskiego Szpitala, lekarze walczą o jego życie, nie udaje się i okazuje się, że co potwierdziła sekcja zwłok, najprawdopodobniej doszło do maltretowania dziecka. I taka gorzka refleksja? To są takie momenty, gdzie trudno coś powiedzieć. To są chyba najgorsze momenty w tej pracy, którą wykonujemy my, zespół lekarski, pielęgniarski. Ja byłem na tym oddziale w momencie, kiedy walczyliśmy, nasz zespół walczył o życie tego chłopca. No i widziałem te twarze smutne naszych ludzi, którzy widzieli, jak to się najprawdopodobniej skończy. Skończyło się tragicznie. To jest niemoc, to jest takie zdenerwowanie. No i to jest pytanie, czy coś możemy z tym zrobić? Czy my jako społeczeństwo, my jako szpital, my jako miasto, my jako mieszkańcy, czy możemy zrobić coś, żeby nigdy więcej do takiej tragedii nie doszło? Oczywiście rodzice po zatrzymaniu i zastosowaniu 3-miesięcznego tymczasowego aresztu nie przyznają się do winy, złożyli obszerne wyjaśnienia, więc nie przesądzamy o winie. Natomiast o systemowych rozwiązaniach warto, i o czym też pan zaraz po tej tragedii napisał na swoim portalu społecznościowym, warto rozmawiać o tym, w jaki sposób zapobiegać. No tak, bo jakby my możemy żyć tymi złymi emocjami w stosunku do rodziców, do tych, którzy skrzywdzili to dziecko, to niewinne dziecko. No i to jest naturalne, tylko ja zawsze sobie zadaję pytanie, czy możemy coś zrobić, czy tego typu tragedii w przyszłości da się zapobiec, dlatego skontaktowałem się z prezydentem Jackiem Wójcickim. Jestem w stałym kontakcie z panią wiceprezydent Domagałą i na 3 lipca będzie organizowane spotkanie w Urzędzie Miasta, gdzie przedstawiciele GCPR-u, przedstawiciele miasta, szpitala, policji usiądą i podyskutują. Podyskutujemy razem, zastanowimy się, co możemy zrobić więcej, co możemy zrobić lepiej. Tym ciężej jest, że na przykład w tym przypadku wcześniej służby nie były alarmowane, że coś się akurat w tej rodzinie dzieje. Tak samo wizyty położnej zaraz po narodzinach dziecka nie wskazywały na nic niepokojącego. Czyli czujność musi być podwójna. No tak, to jakby z jednej strony my nie możemy popaść w taką skrajność, bo przecież nie postawimy policjanta przy każdej mamie, która niedawno urodziła. Ale z drugiej strony pewne rzeczy możemy zrobić, bo to jest bardzo często rodzice, szczególnie mamy po porodzie, są w takim kryzysie psychicznym i my mamy nasze Centrum Zdrowia Psychicznego. Będzie pani szefowa Centrum Zdrowia Psychicznego na tym spotkaniu i będziemy się zastanawiali. Być może trzeba będzie nagłośnić działanie tego centrum. Być może trzeba będzie doprowadzić do takiej sytuacji, że mama, która urodziła i ma jakikolwiek problem psychiczny, ma jakiś problem z sobą, ze swoim mężem, która zadzwoni do tego centrum, powinna być bardzo szybko przyjęta. My powinniśmy uczulać też ludzi, znajomych, przyjaciół, których właśnie znajomi urodzili, żeby się przyglądać i jeśli widzą coś, co ich niepokoi, to postarać się pomóc. I to jest jeden element. Drugi element, który tak szybko przychodzi do głowy, to możemy apelować i prosić media, żeby nam w tym pomagały, że jeśli ktoś z nas widzi cokolwiek, co człowieka niepokoi w zachowaniu rodziców, to powinno się to zgłaszać, bo lepiej 100 razy niech te służby przyjadą na darmo niż doprowadzenie do takiej sytuacji, że raz nie przyjadą wtedy, kiedy powinny przyjechać. Tutaj się zakończyło tragicznie, ale to nie jedyny przypadek w ostatnim czasie, prawda? No tak. Podobny. 3 miesiące temu mieliśmy
bardzo podobną sytuację, równie tragiczną, zakończoną śmiercią, no to jest coś, co boli, to jest coś, co dotyka tak bezpośrednio w sercu. A z drugiej strony na portalu społecznościowym szpitala jest wizerunek mamy, która cieszy się, że że urodziła, tak, zdrowe dziecko, że była walka do ostatniego dnia, tygodnia ciąży, żeby w ogóle dziecko urodzić, skrajności, prawda? No tak, tym bardziej trudno jakoś tak sobie to racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego to się dzieje. Ale niestety to się dzieje i wiele wskazuje na to, jak popatrzymy, jak wielu młodych ludzi dzisiaj ma problemy psychiczne, to przecież te osoby, a szczególnie to dotyka młodych dziewcząt, te dziewczęta za chwilę będą rodzić, te dziewczyny za chwilę będą miały nadal te same problemy, albo i większe psychiczne, więc to jest coś, na co musimy zwrócić uwagę. Ten świat się zmienia wokół nas, on się też zmienia w taki sposób, w jaki nie chcielibyśmy, żeby się zmieniał, ale to jest takie wyzwanie przed nami wszystkimi. Teraz o zmianach, tych na lepsze, proszę Państwa, i tych, które widać gołym okiem. Szpital się zmienia, wokół szpitala rosną nowe parkingi, trwa rozbudowa tego terenu przyszpitalnego. Na jakim etapie to jest? No tak, w tym momencie jesteśmy w trudnym momencie takiej przebudowy wewnątrz szpitala, więc zmiana organizacji ruchu, więc jakby to bieżące funkcjonowanie w szpitalu jest dużo trudniejsze, no ale jeśli chce się, żeby było lepiej, to przez jakiś czas musi być trochę gorzej. Na samym Dekerta przybędzie kilkaset miejsc parkingowych, więc to myślę w znaczący sposób poprawi ten sposób parkowania i sposób funkcjonowania naszych pacjentów, naszych pracowników i osób odwiedzających chorych w szpitalu. No i stacja dializ oddana do użytku. No tak, stacja dializ, jedna z bardziej nowoczesnych w Polsce, bardzo wygodne dla pacjentów, przestronne duże okna. No to są ludzie, którzy bardzo często przez wiele lat, często przez dziesięciolecia, kilka razy w tygodniu przychodzą po to, żeby poddać się procesowi dializy. Dzisiaj ci ludzie są w dużo lepszych warunkach i myślę, że warto to docenić. To też jest dużo łatwiejsza praca dla naszego personelu. Ale tak, szpital się zmienia, musi się zmieniać. Musimy się dostosowywać do tego, czego wymagają od nas nasi pacjenci. Wymagają także dostępu do badań profilaktycznych. I tu ważna informacja dla Państwa. W sobotę w Galerii Nowa Park w Gorzowie między 10 a 18 będzie wykonywane darmowe badanie USG tętnic szyjnych. 10-18 Centrum Handlowe Nowa Park w Gorzowie. Kolejna akcja profilaktyczna, a już te poprzednie pokazały, że jest zainteresowanie tym wyjściem do ludzi, lekarzy, bo także było tak samo z badaniem mężczyzn, prawda? Tak, ja zawsze zachęcam do tego. To są proste badania. To akurat badanie absolutnie bezbolesne, które może uratować życie. Może pokazać zmiany, które jeszcze w tym momencie mogą być odwracalne, a za chwilę będzie z tym duży problem. Więc zachęcam, przyjdźcie Państwo, badajcie się. Ja byłem pod dużym wrażeniem, bo jeszcze kilka lat temu badania prostaty były czymś wstydliwym. I wtedy, kiedy my wychodziliśmy publicznie i mówiliśmy o tym, że właśnie w galerii, właśnie w Nowa Park można się badać, to wiele osób mówiło, to się nie uda. No, kobiety się przyzwyczaiły do badań, faceci są wstydliwi, to nie jest męskie, to się nie da. I w ciągu 2-3 lat doprowadziliśmy do tego, że w galerii Nowa Park stoi kolejka kilkudziesięciu mężczyzn, część z nich za rękę z kobietami i czekają w tej kolejce, więc można. To nie jest tak, że my, mężczyźni, jesteśmy inni, jesteśmy bardziej wstydliwi. My też powinniśmy dbać o siebie, bo my jesteśmy mężami, my jesteśmy ojcami i nasze zdrowie to nie jest tylko nasza sprawa, ale to jest sprawa całych naszych rodzin. Teraz o takiej wielkiej rodzinie, jaką jest miasto Gorzów, czyli sprawy miejskie. Już jako przewodniczący Rady Miasta i jako przewodniczącego chciałam Pana zapytać o podsumowanie tych pierwszych otwartych spotkań z mieszkańcami, bo to jest nowa inicjatywa. Ten pierwszy obszar to był w ogóle taki ogólny spotkanie z obywatelami, a druga kwestia to była kultura. I długo chyba trwało to spotkanie. Jak Pan odbiera te sygnały, które płyną od ludzi, mieszkańców, od instytucji, organizacji? Po pierwsze, to słyszę najczęściej właśnie taki głos tych ludzi, którzy przyszli, że się cieszą, że coś takiego jest, bo bardzo często ludzie mówią o tym, że jest bariera między
cudzysłowie władzą, a mieszkańcami. Ja chcę tą barierę zakopać. Ja chcę pokazać, że radny Rady Miasta jest przedstawicielem mieszkańców i powinniśmy mieszkańców słuchać. I to często się mówi, że kandydaci na radnych słuchają mieszkańców przed wyborami i wtedy są bardzo aktywni, ale właśnie teraz, po wyborach, właśnie teraz, kiedy tych wyborów przez kilka lat nie będzie, warto pokazać, że to jest stałe działanie, a nie tylko takie tymczasowe i pod publiczkę. Jestem zbudowany tymi dwoma spotkaniami. Zdziwiony pozytywnie jestem tym, że oba te spotkania było mi trudno zakończyć, bo była taka chęć rozmowy. Nieco się obawiałem ostatniego spotkania związanego z kulturą, bo ja nie jestem wysokiej klasy specjalistą, jeśli chodzi o kulturę, ale uważam właśnie, że należy się uczyć i należy z mieszkańcami rozmawiać. I to było naprawdę świetne było spotkanie. Więcej uwag czy więcej pomysłów jednak? I takie, ale one muszą być. Oczywiście rozmawialiśmy o tym, co jest trudne, czyli o pieniądzach, których zawsze jest za mało, ale rozmawialiśmy o tym, że warto doceniać tych ludzi, niekoniecznie finansowo, którzy coś dobrego dla Gorzowa robią. I te spotkania mają swój wymierny efekt. Po tej analizie, po tym, co możemy zrobić, kilka rzeczy zrobimy. Oczywiście one będą wymagały nieco więcej czasu, ale pierwsza moja decyzja po tym spotkaniu z ludźmi kultury jest taka i była taka uwaga o tym, żeby doceniać naszych lokalnych gorzowskich twórców. Na każdej sesji Rady Miasta, i rozpoczynamy od 2 lipca, to będzie uroczysta sesja Rady Miasta, będę zapraszał jakąś instytucję, tym razem to będzie Uniwersytet Trzeciego Wieku, i będzie tam wystawa obrazów, czyli z jednej strony chcemy pokazać naszych twórców, którzy coś dobrego zrobili, przedstawić ich miastu, przedstawić ich twórczość i ich poznać, bo wiele osób ich zwyczajnie nie zna. A sesja Rady Miasta jest takim wydarzeniem wyjątkowym, bo przychodzą tam mieszkańcy, bo są tam dziennikarze. Można zaprosić właśnie tych twórców, kilka słów o nich dobrego powiedzieć. I to jest coś, co no, słyszałem w głosie pani prezes UTW, z którą rozmawiałem, wielką radość. Także na każdej następnej sesji, któraś z instytucji będzie przeze mnie zapraszana po to właśnie, żeby pokazała, co dobrego robi dla miasta. Bo my często mamy fantastycznych ludzi w Gorzowie, tylko o nich nie wiemy. O kulturze teraz, bo to jest jeden z działów w mieście, który przechodzi pod kuratelę nowej wiceprezydent Gorzowa Izabeli Piotrowicz, czyli teraz o umowie koalicyjnej. W końcu można powiedzieć, doszliście do porozumienia z prezydentem, największy klub w Radzie Miasta Platformy Obywatelskiej, z klubem prezydenta Jacka Wójcickiego Gorzów Plus. I jak pan ocenia rozmowy, które trwały w tej sprawie i to, co zawiera umowa koalicyjna? Dlaczego to jest tak ważne dla mieszkańców? Od razu po wyborach spotkaliśmy się z prezydentem Wójcickim i powiedzieliśmy sobie, że wspólnie, i to była nasza wspólna decyzja, że dla dobra miasta powinniśmy z sobą, jako Platforma Obywatelska, prezydent miasta, bardzo blisko współpracować. To jest ważne dla miasta, bo prezydent został wybrany, Rada Miasta z większością Platformy została wybrana, ale też mamy rząd Platformy, mamy samorząd wojewódzki, gdzie rządzi Platforma. Więc jeśli chcemy, żeby miasto się rozwijało, ta współpraca powinna być bardzo bliska i taka efektywna. Chwile trwały rozmowy, czy długo? Łatwo nie było. Zawsze jest tak, że jak rozmawiamy o mieście, o pomysłach na miasto, bo o tym głównie rozmawialiśmy, to czasem najczęściej mamy bardzo podobne pomysły, poglądy, ale też są rzeczy, które nas różniły. I to nasza rola polega na tym właśnie, żeby pokazać te rzeczy, które łączą, porozumieć się w tych rzeczach, które dzielą. I tak się udało to zrobić, więc to jest porozumienie głównie programowe. Długo rozmawialiśmy. Tak naprawdę całe te rozmowy to były o programie, a później do tego programu, który sobie opracowaliśmy, wtedy mówiliśmy, że dobierzemy ludzi, którzy będą w stanie to wykonać. No i to była naturalna kandydatura pani Izabeli Piotrowicz, osoby wyjątkowo doświadczonej, osoby, która ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, która zna doskonale Urząd Marszałkowski, zna ludzi, którzy tam pracują, i taka osoba będzie nam potrzebna w mieście po to, żeby skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne, a ich będzie dużo, bo jest KPO, jest Nowa Perspektywa,
dyrektywa unijna, są środki miękkie z FS-u, jest cała masa możliwości do wykorzystania i teraz to od nas wszystkich zależy, czy my zmienimy miasto na lepsze, czy mieszkańcy będą z tego zadowoleni. Jestem przekonany, że tak. Jesteśmy po długich rozmowach z prezydentem. Myślę, że to będzie długa i dobra współpraca, przynajmniej na najbliższe 5 lat. To jest pierwsza w historii taka umowa koalicyjna, taka spisana na piśmie, jeśli chodzi o miasto Gorzów i największy klub w Radzie Miasta. Dlaczego tak, a droga? Bardzo mi zależało, bardzo nam wszystkim zależało na tym, żeby to spisać, bo to nie jest rozmowa tak naprawdę o tym, kto ma być wiceprezydentem, to nie jest rozmowa o tym, kto ma być przewodniczącym Rady Miasta. Czy kto ma zasiadać w spółkach, bo to tego pewnie też dojdzie. To są inne elementy. Tak naprawdę to jest dyskusja o tym, co my przez ten 5 lat chcemy w mieście zmienić. I to było najważniejsze. I dlatego to nie jest rozmowa przy kawie, gdzie my sobie podzieliliśmy stanowiska, to jest rozmowa o tym, co zmieniamy dla mieszkańców. I dlatego to spisaliśmy, dlatego wszyscy radni to podpisali, dlatego podpisał to prezydent miasta i podpisała to pani poseł Krystyna Sibińska, która była autorką tego porozumienia, która dużo wysiłków w to włożyła. I jednym z punktów tej umowy koalicyjnej jest pójście już w drogę rzeczywiście poszerzenia Gorzowa. Jaki sposób? Czy to będzie o granice poszczególnych gmin, tak zwanych obważanek miasta? Czy to będzie po jednej gminie? To rozumiem, że to będzie jeszcze rozważane, że to poprzedzą konsultacje, ale już wzbudza to dość duże zainteresowanie, nawet sprzeciw, bo słyszałam taki wywiad radiowy wójta gminy Deszczno Pawła Tymszana, który mówi, że to nie pała optymizmem co do tego, co tak najprościej mówiąc. Ja się nie dziwię wójtom ościennych gmin. To tam wpływają podatki, prawda? Tak, bo to jest tak, że jak my patrzymy na te rankingi dochodów mieszkańców, to Gorzów jest zwykle na końcu, bo to jest problem średniej wielkości miast. Te miasta się wyludniają. My mamy dodatkowy problem polegający na tym, że zaraz za naszymi granicami, często to jest niezauważalne dla mieszkańców, gdzie jest granica miasta i gminy, mieszkańcy Gorzowa budują swoje domy i płacą podatki właśnie w Desznie, w Kłodawie czy w innych gminach. Korzystają z całej gorzowskiej infrastruktury. Oni się czują gorzowianami, natomiast tam płacą podatki, czyli bogaci mieszkańcy płacą podatki w sąsiednich gminach i na miejscu pana wójta też nie byłbym szczęśliwy z tego rodzaju pomysłu. Natomiast ja jestem przewodniczącym Rady Miasta Gorzowa, my jesteśmy radnymi Gorzowa, prezydent miasta jest radnym Gorzowa i my powinniśmy myśleć głównie o mieszkańcach Gorzowa. To jest dla nas oczywiste, ale to jest trudny proces i tego procesu nie da się zrobić w konflikcie i nie da się go zrobić szybko, dlatego chcemy do tego podejść systemowo, będziemy rozmawiali, zamówimy i przeprowadzimy analizy, co najbardziej będzie korzystne dla miasta, a później się rozpocznie taki, myślę, to będzie długi proces przekonywania włodarzy, mieszkańców okolicznych gmin do tego, że warto. I to jest wyjątkowo trudny temat. My długo rozmawialiśmy z prezydentem, czy to powinno być zapisane. Uznaliśmy, że tak, dlatego że jeśli chcemy rozwinąć Gorzów, jeśli nie chcemy wpaść w taki problem za 10-20 lat, to dziś ten krok trudny musimy wykonać. W jaki sposób? To wszystko jest przed nami, natomiast będąc patriotą miasta Gorzowa, uważam, że powinniśmy to zrobić. Robert Surowiec, przewodniczący Gorzowskiej Rady Miasta, wiceprezes Gorzowskiego Szpitala, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i dużo zdrowia Państwu życzę. I Państwu również życzymy zdrowia i takich bezpiecznych wakacji, bo to ten teraz sezon. I dziękuję bardzo i do zobaczenia.